Alkohol niepotrzebny! Pionka, pionka! Także będzie kumulacja w pierdzielu. To żeby poczuli adrenalinę. Alkohol, dziewczyny. Mamy radę. O matko boska. Siemanejro, witam was, wujek Dolar w 10. odcinku Uncle Dolar Show. Dziękuję za wszystkie nowe subskrypcje, za wszystkie lajki, komentarze, za wpłaty na zbiórkę na rzecz Fundacji Pomóż Im. Serdeczne dzięki. Mam nadzieję, że uda nam się tą stówkę nazbierać do końca sezonu. Przejdziemy w tym momencie już do przedstawienia naszych graczy, a dzisiaj zaszczycili nas swoją obecnością Dorota, Darek i Monika. Cześć! Hej! Witamy! Po raz kolejny mamy dwie dziewczyny i chłopaka. Zobaczymy, jak dzisiaj sobie Darek poradzi w otoczeniu dwóch fajnych dziewczyn. I w tym momencie powiem o tym, o co dzisiaj gramy. A gramy, jak to zwykle u wujka Dolara, o szeleszczące 400. Oczywiście też na samym początku rozdam wszystkim graczom na dobry start po 700. I przechodzimy w tym momencie do naszej pierwszej graczki, którą jest Dorota. Witamy cię serdecznie. Jestem fryzjerką z Białegostoku. Zapraszam do siebie na strzyżenie fajne. Mężczyzn oczywiście. O, szkoda, że ja nie mam za bardzo szczypu. Damy radę i tobie. Pod tą moją czapką za dużo tam nie ma do strzyżenia. Znajdziemy. I przechodzimy do dzisiejszej rozgrywki. Kto ją wygra, już za parę minut się dowiemy. A na razie zaczynamy karty potasowane. Życzę powodzenia. Twój ruch, którą kartę odkrywamy? Druga z lewej. Druga z lewej, proszę bardzo, cztery oczka. Bardzo ładny ruch. Idziemy cztery pola do przodu. Raz, dwa, trzy i cztery. I w polu cztery na Dorotę czeka. Karta czerwona, czyli pytanie szybkie. Gdybyś mogła ustanowić jakieś święto nowe, jakie by to było święto? Czas start. Dzień bezrobocia. Znaczy taki dodatkowy urlop, tak? Tak, tak. Zaliczamy odpowiedź i na twoje konto wpada 200. I przechodzimy do naszego kolejnego gracza, rodzynka dzisiejszego, którym jest Darek. Cześć, witajcie. Pochodzę ze Szczecina, zawodowy wędkarz, łowca dużych okazów. Już wkrótce otworzymy bardzo fajną i ciekawą też tak zwaną grę. I to będzie się nazywać Fish Game, na którą zapraszamy. A teraz się pobawmy wszyscy razem. Żeby było miło. Dzięki, Dareczek, za przedstawienie się. Życzę ci też powodzenia. Którą kartę odkrywamy? Próbujemy trzecią z lewej. Trzecia z lewej, proszę bardzo. Dwa oczka. Nie za mocno, ale idziemy. Raz, dwa. I w polu na Darka czeka karta czerwona. Znowu plansza męczy graczy pytaniami. Wymień trzy niepotrzebne rzeczy na bezludnej wyspie. Czas start. Alkohol, dziewczyny i samochód. Alkohol niepotrzebny, Darek. Dziewczyny niepotrzebne. Niepotrzebne. No ale to jakby pytanie, na które ty miałeś swoją odpowiedź podać. Podałeś, zaliczamy i na twoje konto leci 200. Darek zarobił i przechodzimy do kolejnej graczki, Moniki. Witaj, Monika. Hej, hej. Mieszkam w Sokołowie Podlaskim. Jestem świeżo upieczoną mężatką. Wolnym na co dzień, mnie na co dzień. Handluję lekami. Dla dorosłych? Dla dorosłych do dzieci. I gdyby ktoś nie wiedział, gdzie jest Sokołów, to tam, gdzie produkują chorówki. To pewnie cała Polska zda, produkty chyba są wszędzie. Sokołów Podlaski, tak. Monika, życzę ci powodzenia i teraz czas na twój ruch. Druga z prawej. Druga z prawej, proszę bardzo. No brawo, pięć oczek. Wow. Idziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. W polu numer pięć. Karta zielona, czyli kasa. Szczęśliwa kolejka dla wszystkich graczy. Monika dostaje stówkę za kartę. Przechodzimy do Doroty.
Kobiety, życzę tym razem więcej szczęścia. O, dzięki, dzięki. Mówią, że kto nie ma szczęścia w kartach... Ten ma w miłości. Ten ma w miłości, także gratuluję. Tak. No i twój ruch. Pierwsza z prawej. Pierwsza z prawej, proszę bardzo, cztery oczka. No ładnie, ładnie. Idzie. Raz, dwa, trzy i cztery. W polu numer 8 na Dorotę czeka... Karta piącha! Zabezpieczenie, jakby ktoś próbował jej brykać. Dzięki, dzięki. I przechodzimy do Dareczka. Dareczek. Teraz będzie lepiej. Co powiedzą karty? Co powie plansza? Czy Darek dzisiaj wygra? O tym dowiecie się już za chwilę. A tą chwilą będzie karta numer 2 od prawej. 2 od prawej, proszę bardzo. 5 oczek, brawo! Darek ostatni zaczyna doganiać resztę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. W polu numer 7 na Darka czeka. Karta zielona! Brawo! 200 lądują na twoim koncie. I przechodzimy do Moniki. Druga z lewej. Druga z lewej, proszę bardzo. No jednak zasada, że jak w miłości, to nie w kartach, tu się trzyma. Raz i dwa. W polu numer 7 na Monikę czeka. Karta żółta. Do czego służy deska SUP? A. Do pływania po wodzie. B. Do zjeżdżania ze stoków. C. Do latania na paralotni. Czas start. C. C. Ostateczna odpowiedź? Nie wiem. Strzelam. Tak, strzelam, że C. No niestety, ale to jest deska do pływania po wodzie, także niestety Monika Kaski, tym razem nie zarabiasz. Trudno się mówi. Monika zna tylko deskę do prasowania pewnie. No właśnie. Jeszcze za młoda jest. I wracamy do Doroty. Twój strzał. Druga od prawej. Druga od prawej, proszę bardzo. Dwa oczka. Dorota jako pierwsza wjeżdża na poziom drugi, także gratulacje. I dwa. I w polu numer 10 na Dorotę czeka karta zielona. Na Doroty konto leci 300. O, dzięki, dzięki. Budżet całkiem fajny się pojawia i wracamy do Darka. To mówisz, Darek, że wymyśliłeś grę. Tak, dla wędkarzy, żeby się nie nudzili w tym świecie wędkarstwa słabą rozrywką, tylko żeby czuli adrenalinę. To zapraszamy do Darka do Szczecina. Na miarę będą pod filmem. Tak jest. Twój ruch, Darek. Trzecią od lewej. Trzecia od lewej, cztery oczka. Całkiem nieźle. Raz, dwa. Darek jako drugi dołącza do Doroty na drugim piętrze. Trzy i cztery. Polu 11 na Darka. Jaka karta zielona. Darek też zarabia 300. Proszę bardzo. W ostatnim odcinku większość graczy trafiała na pytania, a tutaj dzisiaj coś plansza daje zarabiać naszym graczom. Chyba was plansza polubiła. I wracamy do Moniki. Druga z prawej. Druga z prawej, proszę bardzo. Dwa oczka. Kiepsko. I mamy kartę zieloną. Kasa! Na konto Moniki leci 200. I przechodzimy znowu do Doroty. Huchnę. Na szczęście. I proszę bardzo. Pierwsza z prawej. Pierwsza z prawej, proszę bardzo. Pięć oczek. Czarowanie wujka pomaga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Polu 15. Mamy kartę żółtą. Pytanie. O co bili się ludzie w Carrefourze w Łomży? A. O banany. B. O ziemniaki. C. O kiełbasę. Czas start. O ziemniaki. No niestety, ale bili się tym razem o banany, także niestety Dorota, no tym razem kaski nie zarobisz. Teraz moja kolej. Teraz Darka kolej, Darek w tym momencie na drugiej pozycji. Powiedzmy, że druga od prawej. Druga od prawej, proszę bardzo, cztery oczka. Raz, dwa, trzy i cztery. W polu 15. Na Darka czeka karta czerwona dla odmiany. Gdybyś rządził światem, to kogo wybrałbyś na swojego doradcę? Czas start. Bardzo trudne pytanie. Ale doradca to zawsze jest jeden. No niestety, ale czas minął, odpowiedź nie padła.
Nie udało się tym razem, to będzie na następny raz. Przechodzimy do Moniki. Trzecia z prawej. Trzecia z prawej, proszę bardzo, cztery oczka. W końcu Monika wjeżdża na drugi poziom. Gonisz nas. Całkiem dobry ruch. Często się zdarza tak, że tak kto na początku ostatni jest, to się okazuje, że wygrywa. Raz, dwa, trzy i cztery. I w polu 13 Extra Voice. I Monika z Extra Voice'em. Ale już mówię. Chyba zrobię też. No świetnie. I przechodzimy do Doroty. Powiedz, jakie fryzury teraz modne są? Wianuszek. Dla ciebie wianuszek. Ja garnuszek już mam. Leży tu na głowie. I Dorota, no, twój ruch. Pierwsza z prawej. Pierwsza z prawej, proszę bardzo. Jedno oczko. Nie za mocno, nie za mocno. Polu 16 na Dorotę czeka. Trzy pola do przodu. O, proszę. Nie. I wracamy do Darka. Gdzie ty teraz jesteś? Bo jak się przedstawiałeś, to mówiłeś kilka miejsc, a w tym momencie skąd nadajesz? A w tym momencie nadaję ze Szwecji w okolicy Sztokholmu. Jestem nad pięknym jeziorkiem. Słyszałem, że w Szwecji fajne ryby można złowić. To prawda. A tymczasem wybierz kartę. Druga od lewej, proszę. Druga od lewej, proszę bardzo. Dwa oczka. O. Nietrafione. I w polu 17 karta piącha ląduje na polu Darka. Także Dorota, uważaj, nie śpiesz się tak za bardzo do przodu. Okej, okay. Ja to samo mam kartę także. I przechodzimy do Moniki. Druga z lewej. Druga z lewej, proszę bardzo, trzy oczka. Raz, dwa i trzy. W polu numer 16 karta żółta. Jak nazywa się stolica Słowacji? A. Koszyce, B. Bratysława, C. Preszów. Czas start. B. I to jest bardzo dobra odpowiedź. B. Za poprawną odpowiedź 400 i zdejmujemy już z Moniki Extra Voice. Także wraca do normalnego. Co tu w tym momencie zrobi Dorota? Czy użyje piąchy, czy zagra kartą? Trzecia od lewej. Trzecia od lewej. Proszę tak. Bardzo. Pięć oczek. Wow. Raz. I Dorota w polu 24. Karta trzy pola w przód. No pięknie. Dorota zaraz nam skończy grę. Raz, dwa, trzy. No i sugeruję kolejnym graczom, żeby coś tu zareagowali, jak chcą myśleć o jakiejś wygranej. Piąka. 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 Nie. Teraz ruch Darka i co wymyśli Darek? Czwarta od prawej, proszę. Czwarta od prawej, proszę bardzo, jedno oczko. O matko. Jedno pole do przodu. I w polu 18 mamy dwa pola w przód. Znowu plasza nam podbija graczy do przodu. Raz, dwa, tasujemy karty i przechodzimy do Moniki. Ja chciałabym wykupić kartę cios z piąchy za 1200 i na Dorotę. Rozsądny ruch. Monika próbuje tutaj uratować sytuację. Pobieramy 1200 dolarów, kupujemy piąchę i piącha leci na Dorotę. Ależ Monia jesteś. Nie może być za pięknie w życiu. No. Zobaczymy jakim... Jak... A byś jedno oczko wzięła teraz. Jaki to będzie cios? Lekki, średni czy mocny? Dowiecie się tego już za chwilę. Twój ruch. Druga z prawej, proszę bardzo, dwa oczka. No, Dorota ma dzisiaj duże szczęście. Raz, dwa. Nadal Dorota tak naprawdę jest w zasięgu finału przy najbliższym ruchu. Zobaczymy, czy jej się to uda. Oby nie. No i teraz Monika, twój ruch. Trzecia z lewej. Trzecia z lewej, proszę bardzo, jedno oczko. O. I Monika idzie jedno pole do przodu i w polu 17. Mamy kartę czerwoną. Wymień trzy zastosowania dla skarpet. Czas start. Zakładanie na stopę.
Do pieniędzy w skarpetach. No i niestety, Monika. No przykro mi, ale w międzyczasie czas się skończył. No niestety, nie zarabiasz kaski. Przykra ze sztuka, Monika. Trudno. I wracamy do Doroty. Dorota ma szansę na finał. Jak trafi więcej jak 5 oczek, to mamy koniec gry. Ale czy tak się stanie, dowiecie się już za chwilę. Którą kartę odkrywamy? Życzę szczęścia. Trzecia z prawej. Trzecia z prawej, proszę bardzo. 3 oczka! Nie! Raz, dwa, trzy. Teraz jak gracze odpowiednio nie będą się zachowywać, to już teraz chyba Dorota nie ma szans, żeby nie zakończyła z tego pola. W polu 28 piorun! Ciosy z piochy, tu pioruny, także twój ruch. Pierwsza z lewej. Pierwsza z lewej, proszę bardzo. No niestety, mocne uderzenie. 5 oczek, cofamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dorota odbija się na tym trzecim levelu jak ping-pong od przodu do tyłu. I przechodzimy do Darka, rozkładamy karty. Ja oczywiście nie będę korzystał na razie z tej piąchy na Dorotę, że tak powiem, ale wykonam ruch do przodu, poczekam jeszcze, ona sama pewnie się cofnie do tyłu. I poproszę... Tak jest, poproszę czwartą od lewej. Czwarta od lewej, proszę bardzo. 6 oczek! Wow! Piękny strzał. Trafiony, zatopiony. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Darek na polu 26, w którym czeka na niego... Karta piorun! Nie ma tak dobrze. I po co to było? Którą kartą będzie piorun się strzelać? Pierwsza z prawej. Pierwsza z prawej, proszę bardzo, 3 oczka. Raz, dwa, trzy. I dogoniłem Dorotę. Mamy dwóch zawodników witam. Na jednym polu. Witam. Gorąca końcówka. No i teraz Monika. Którą kartę odkrywamy? Trzecia z prawej. Trzecia z prawej, proszę bardzo. 1 oczko. No. To chyba szczęście młodej mężatki, że nie ma tego szczęścia w kartach, więc musi mieć wspaniałego, kochanego męża. Zgadza się. I w polu 18. Karta czerwona. Jaka to melodia. Wymień 3 inne nazwy dla zegarka. Czas start. Nie słyszałem, żeby na zegarek mówiono No niestety dzisiaj Monika ewidentnie nie ma szczęścia z tymi pytaniami u wujka dolara. I teraz wracamy do Doroty. I proszę bardzo, Dorota, twój ruch. Co robimy? Druga z prawej. Druga z prawej, odważnie. Czekają z ciosami strategicznie na ostatni moment. 5 oczek, piękny ruch. Pole 28 i piocha! Wow! To już Dorota. To już Dorota ma 2 piochy. Darek, masz jak w banku. A według naszych. A według naszych zasad za jednym razem przed kolejnym rzutem Dorota będzie mogła faktycznie użyć 2 piochy na raz. Także będzie kumulacja w pierdzielu dla Darka pewnie. Dziękuję. Ale ja nie będę obojętny i wykorzystam tą piąstkę, żeby tak nie leżała na tym stole sama. Przy tych 2 piochach. A to, tak. Czyli używamy karty piocha, tak, na Dorocie? Oczywiście, poproszę. O, myślę, że to dobry moment. Piocha tak leci jest. Na Dorotę. No Dorota już po raz kolejny zgarnia ruchy wstecz. I nie daje się. Którą kartą będziemy w Dorotę strzelać? Drugą od lewej po prostu. Druga od lewej, proszę bardzo, 3 oczka. Trzy oczka, jak w miarę lekki wymiar kary. Raz, dwa, trzy. Dobry i to. Darek wykorzystał piochę, a teraz kolej na jego ruch. Szóstka leży w drugiej po prawej. Druga po prawej, proszę bardzo. No niestety, połowa szóstki. Raz, dwa i trzy. I w polu 26 na Darka czeka karta czerwona. Powiedz od tyłu łyżeczka. Czas start. Kyczadu.
No niestety nie udało się. Także Darek też gaski. Dziękuję za to utrudnienie. Są tacy ludzie, którzy całkiem dobrze sobie radzą z czytaniem do tyłu. Przechodzimy do Moniki. Ja ci życzę, żeby znowu złamać tą zasadę, żebyś miała i w miłości, i z kartami teraz szczęście. Wylosuj coś fajnego. Trzecia z lewej. Trzecia z lewej, proszę bardzo. Trzy oczka. I w polu 21 mamy kartę zieloną. Tym razem udało się Monice za darmo zgarnąć 5 stóweczek. Może się przyda. Ona ma szczęście w kasie chyba, a nie w kartach. Wydawanie szczególnie. I przechodzimy do Doroty. No, jest gorąco, bo jak Dorota wylosuje więcej jak 5 oczek, to kończymy dzisiejszą grę. Ciężko, ciężko będzie. Czy ta chwila będzie szczęśliwa? Zobaczmy, którą kartę odkrywamy. Druga od lewej. Druga od lewej, proszę bardzo, 3 oczka. Raz, dwa, trzy. Dorota znowu jak bumerang wraca na pole 28, a w polu 28 mamy kasę. O, w końcu, już dawno nie miałam. W końcu i Dorocie się poszczęściło. Siło, że zarabia kaskę, 6 stóweczek leci do Doroty. Przegoniłam ciebie, Darek. Trudno, wybaczam ci. Ale Dorota też mogła Darka trochę cofnąć, bo Darek znowu jest w zasięgu wygranej. No tak, wyleciało z głowy, no. Dorota i Monika niech liczą, że Darek teraz nie wyrzuci więcej jak 3 oczka, bo jak wyrzuci 4 i więcej, no to mamy koniec. Dareczek, co robimy? Co robimy? Otwieramy kartę trzecią od lewej. Trzecia od lewej, proszę bardzo, 3 oczka! Znowu oddech, raz, patrzę i tu mamy kartę żółtą. Kim jest hetera? A. Określeniem na kłótliwą kobietę. B. Tajnym stowarzyszeniem. C. Rodzajem statku. Czas start. Nie wiem, będę strzelał. Myślę, że pierwsza odpowiedź. A. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Darek dostaje za tą dobrą odpowiedź 6 stóweczek. Brawo! A dziękuję, dziękuję. Teraz Monika niech tutaj nam trochę zarobi, niech tam się trochę dobije do was. Ona musi rzucić 6, jak w totolotku. Proszę Monika, strzelaj. Trzecia z prawej. Trzecia z prawej, proszę bardzo, 5 oczek. Blisko. Blisko było. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A tu na Monikę czeka kasa. 6 stówek trafia do Moniki konto. Wracamy do Doroty. Czy Dorota teraz skończy? No i czy los się do niej uśmiechnie? Czy będziemy tutaj znowu wszyscy mocno zaskoczeni? Na pewno wybierze Jokera. No, Dorota, powiem ci, miałaś ostatnio serię z trójkami, więc jakbyś jeszcze raz powtórzyła tą trójkę, to wygrałaś. Którą odkrywamy? Tak jest. No niech będzie druga z prawej. Druga z prawej. Trzy. Jest! 5 oczek! Yeah. I idziemy! Raz, dwa i mamy finał! Gratulacje, Dorota! Wygrywasz dzisiejszy odcinek. Po wielu trudach, po wielu ciosach, burzach przeszłaś wszystko. No i jesteś na finale, gratulujemy. Kończysz tą wygraną z wynikiem 1800 brutto dolarów. To plasuje się w tym momencie na pierwszym miejscu tabeli sezonu. Zostały jeszcze 2 odcinki tak naprawdę, więc masz dużą szansę, że pojawisz się w odcinku finałowym w walce o nagrodę sezonu. Dorota wygrywa dzisiejsze szeleszczące 4 stóweczki. Dzięki! Przypomnę jeszcze, że wraz z mamą na obrotach, Nowatorem i Michałem z kanałów TV Gry i TV Filmy otworzyliśmy fajną akcję charytatywną. Ja już wpłaciłem 5700 PLN-ów na konto fundacji. Jak to się stało, zobacz w odcinku specjalnym. I jeśli wy, widzowie, z linku pod filmem zbierzecie 100 tysięcy złotych do końca pierwszego sezonu teleturnieju, to ja drugi raz wpłacę 5700 na konto fundacji. Wpłacić możesz choćby dolara, a jeśli nie możesz, to udostępnij ten film i tak wspólnie zasilimy te potrzebujące dzieciaki. Dziękuję serdecznie wszystkim naszym dzisiejszym graczom, dziękujemy wszystkim widzom. Zapraszam na kolejny odcinek w następną środę o godzinie 19:15. Trzymajcie się! Cześć! 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 Pa! Ja myślałam, Darek, że ty powiesz tego,
co wszyscy lubią. Że wujek, no. Wujek Donald, tak? Doradca. Tak. No, ja to pomyślałam. A mi to nie przyszło do głowy, widzisz, sorry. Klej mi się wylał na rękę, całą rękę mam w tym kleju, co brodę przyklejam. Tak? A to super glue? Nie, to taki klej trochę podobny do tego, do budoprenu, ale to taki profesjonalny klej do zarostów.